Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj coś innego, a mianowicie chusta półokrągła o nazwie Sonne und Meer. Jest to chusta w sumie według mnie prosta do zrobienia, ale dużo jest słupków reliefowych. Nie mam gotowej chusty. Ja już robiłam tą chustę sobie. Znaczy się sobie, komuś robiłam. Nie mam tej chusty fizycznie, żeby Wam pokazać, jak ona wygląda. Ale po prostu jest półokrągła i naprawdę bardzo fajnie wygląda. Robię ją dla kogoś, więc postanowiłam nagrać także filmik. Schemat na tą chustę jest darmowy, dostępny na internecie, na Pinterestie, więc możecie sobie pobrać. Ja po zakończeniu całej tej chusty, całego tego filmiku, który będzie niestety podzielony na części, wszystko wrzucę na mojego bloga, więc po serii filmików zapraszam na blog. Ja sobie wydrukowałam schemat. Tu jest ten schemat taki półokrągły, taki, który przedstawia słońce, czyli to Sonne. I tutaj jest bardzo prosty ten wzór. Możecie sobie zrobić print screena, jak ktoś nie chce czekać na po prostu koniec filmów, bo chyba będą 3 albo 4 części. Może sobie od razu tutaj print screena zrobić i po prostu wydrukować. To jest część tak jakby pierwsza. A druga i trzecia część chusty to tak wygląda. Tu są te słupki reliefowe pokazane, a tutaj jest zakończenie. Ja także posiłkowałam się filmikiem, chociaż chusta jest w miarę taka raczej prosta, ale także muszę to powiedzieć, bo posiłkowałam się filmikiem na kanale Sweetland. Dziewczyna też tam pokazuje właśnie tą chustę, więc jak coś było niezrozumiałe, to wchodziłam sobie na jej filmik i też patrzyłam. Ale ja też postanowiłam nagrać filmik, akurat mam zamówienie na taką chustę, więc po prostu zrobimy sobie. Co jeszcze? Ja będę szydełkować z kokonka. Niestety nie mam banderoli, bo to był taki kokonek, który tu raz zaczynałam coś od zewnętrznej strony, tu coś zaczynałam od wewnątrz. Więc to jest taki kokonek w stalowych, siwych kolorach. Jest to włóczka 50% merino, 50% akryl, więc ona jest mięciutka, no po prostu jest taka mięciutka, więc na niedługo nadchodzącą jesień będzie cieplutka, fajna. No tutaj są same takie szarości, więc nie ma tutaj wchodzi w taki ciemny szary. Jeśli mi braknie tego kokonka, to oczywiście zakończę czarnym kolorem, też będzie pasował. No i taką kuleczkę mam, więc zaczniemy sobie od tej jasnej kuleczki. Tu chyba coś innego robiłam, potem to sprułam, nawet nie wiem. Nie mam niestety banderoli, żeby Wam pokazać, ale normalnie on jest tak mięciutki, fajny ten kokonek, taki wełniany, ale wełna merynosów, ona nie gryzie. Więc śmiało możecie sobie kupować włóczkę merino. Ona jest 100% naturalna, bo jest oczywiście z owieczek, ale jest po prostu, ona nie gryzie. Jest milutka, mięciutka, taka jak włóczka z alpaki. Dobrze, szydełko jakie użyję, spróbuję robić 3 mm. Jeśli będzie troszeczkę za grube, to zmienię na 2,75, a ten kokonek ma 3 nitki. Więc ja sobie będę robiła takim kokonkiem w odcieniach szarości. Najprzód robimy sobie tą część, w pierwszej części filmiku będzie część ta właśnie taka okrągła, półokrągła, która przedstawia słońce.
Więc zaczynamy. Ja sobie robię magiczny krąg. I tak, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. I dalej robimy jeszcze 8 słupków. Czyli będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 i 8 słupek. Czyli w sumie mamy 9 słupków. Zamykamy ten magiczny krąg. Można sobie na dole zrobić pętelkę, żeby nam się to nie rozeszło. O, i pierwszy rząd mamy zrobiony. Rząd drugi. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, obracamy naszą chustę i jeszcze w tym samym oczku robimy słupek. Następnie w następnym słupku słupek, kolejnym dwa słupki w jednym, raz, dwa. I potem znowu w kolejnym słupku słupek, na kolejnym dwa słupki, raz i dwa, na kolejnym słupek, potem dwa, raz, dwa, potem w przedostatnim słupek i na ostatnim wbijamy się i robimy dwa słupki. Raz i dwa. Czyli dwa rzędy mamy zrobione. Rząd trzeci. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka i jeszcze jedno oczko łańcuszka. Dalej słupek na następnym słupku. Oczko łańcuszka i słupek na słupku. Oczko łańcuszka, słupek na słupku. Oczko łańcuszka, słupek na słupku. Oczko łańcuszka, słupek na słupku. I tak robimy sobie do końca rzędu. I zakończamy trzeci rząd tutaj. W przedostatnim słupku słupek, oczko łańcuszka i w ostatnim wbijamy się i robimy słupek. Rząd czwarty, trzy oczka łańcuszka, obracamy chustę i w tym samym miejscu robimy słupek. Dalej pod oczkiem łańcuszka słupek, na słupku słupek, na słupku słupek, pod oczkiem łańcuszka słupek, na słupku słupek, pod oczkiem łańcuszka słupek, czyli na słupku słupek i pod oczkiem łańcuszka słupek. I tak kontynuujemy. Już mi się... ta włóczka kokoni. Dobrze, na przedostatnim słupku zrobiłam już słupek. I teraz słupek, potem pod oczkiem łańcuszka słupek. I na końcu robimy dwa słupki. Raz. I dwa.
mamy zrobione 4 rzędy. Raz, dwa, trzy, cztery. Rząd piąty. Rząd piąty. 3 oczka łańcuszka na słupek. Obracamy. I w tym samym miejscu, w tym samym oczku robimy słupek. Teraz mamy 2 oczka łańcuszka. Pomijamy jeden słupek i wbijamy się w drugi. Robimy słupek. 2 oczka łańcuszka, jeden słupek pomijamy, wbijamy się w kolejny, robimy słupek. 2 oczka łańcuszka, pomijamy, wbijamy się w następny i robimy słupek. 2 oczka łańcuszka, pomijamy i w następny słupek. Czyli co drugi słupek wbijamy się, robimy słupek, a tutaj 2 oczka łańcuszka. Tutaj jest już ostatni słupek. Dwa oczka łańcuszka i w ostatnim słupku robimy 2 słupki. Raz, tutaj słupek jeden pomijamy i mamy 2 słupki. O, i tak wygląda. Rząd, który to był piąty, teraz rząd szósty. 3 oczka łańcuszka na słupek, na następnym słupku słupek. Teraz tak, pod oczkami łańcuszka mamy 2 słupki i słupek na słupku. 2 słupki pod łańcuszkiem i słupek na słupku. 2 słupki pod łańcuszkiem i słupek na słupku. I tak kontynuujemy do końca. Robimy szósty rząd, czyli same słupki na słupku i pod łańcuszkiem 2 słupki. I kończymy rząd szósty. Tutaj mamy jeszcze 2 słupki pod łańcuszkiem. I tutaj 2 słupki na tych 2 słupkach ostatnich. Raz. I 2. O, tak wygląda chusta po 6 rzędach. Teraz rząd siódmy. Rząd siódmy będzie wyglądał tak samo jak rząd szósty, czyli 3 oczka łańcuszka na słupek i na każdym słupku robimy słupek. Mijamy się po prostu na słupki z poprzedniego rzędu i robimy słupek. Do słupki, do samego końca. I zakończyliśmy rząd siódmy. Tutaj słupki na słupkach, do samego końca. Także tak mamy 7 rzędów. Rząd ósmy. Mamy rząd ósmy. Mamy tak, 3 oczka łańcuszka na słupek. Obracamy. I jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Dalej 2 oczka łańcuszka. Pomijamy kolejny słupek i wbijamy się w następny i robimy słupek. 2 oczka łańcuszka. Pomijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny, robimy słupek. 2 oczka łańcuszka. Pomijamy jeden słupek, w kolejny słupek. I tak
Robimy do końca rzędu. I kończymy rząd ósmy. Dwa oczka łańcuszka i tutaj słupek pomijamy i tu w ostatnim słupku robimy dwa słupki. Raz. I dwa. I teraz rząd dziewiąty. Tutaj znowu będziemy robić same słupki, więc trzy oczka łańcuszka na słupek i jeszcze jeden słupek na kolejnym słupku. Dwa słupki pod łańcuszkiem i słupek na słupku. Dwa słupki pod łańcuszkiem. I słupek na słupku. I tak kontynuujemy do samego końca. Robimy same słupki. Wypełniamy tutaj te przestrzenie dwoma słupkami i na słupku słupek. I tak do końca. Zakończyliśmy rząd dziewiąty. Musicie sobie tutaj liczyć słupki, bo ja musiałam dwa rzędy próć, bo nie zgadzały mi się tutaj słupki. Więc możecie sobie zrobić taką ściągę. O, ja tutaj policzyłam z boków tutaj na rzędach, ile powinno być słupków. Więc teraz mamy, skończyliśmy rząd dziewiąty, więc w rzędzie dziewiątym powinno być 69 słupków. O, i tu będziemy zaczynać rząd dziesiąty. To będzie tak samo, ilość słupków będzie jak w rzędzie dziewiątym, czyli 69. O, potem mamy 11 rząd i w 11 rzędzie będziemy mieć 25 słupków. I tutaj właśnie musimy to policzyć, bo potem nam się tutaj te nie będą zgadzały wzory i chusta po prostu może wyjść krzywo. Więc ja sobie tutaj powypisywałam, możecie sobie zerknąć, zapisać, zrobić print screena, żeby było wiadomo, ile jest słupków. Więc zaczynamy rząd dziesiąty. Tutaj rząd dziewiąty zakończyliśmy słupkami. Na tych dwóch ostatnich słupkach robimy po prostu po słupku. I rząd dziesiąty też będzie się składał z samych słupków, tak samo jak robiliśmy tutaj niżej. Czyli zaczynamy od trzech oczek łańcuszka i na każdym słupku robimy po jednym słupku. Cały rząd. Więc będziemy mieć 69 słupków, tak jak w poprzednim rzędzie. O. I słupki na słupki. I rząd dziesiąty zakończony, 69 słupków, tak jak w rzędzie dziewiątym. I teraz rząd jedenasty. Tutaj znowu będziemy robić taką jakby krateczkę. Trzy oczka łańcuszka na słupek, obracamy chustę i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Czyli mamy dwa słupki wychodzące nam z jednego słupka. Teraz dwa oczka łańcuszka. Jeden słupek pomijamy, wbijamy się w kolejny i robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka, słupek pomijamy, wbijamy się w kolejny słupek. Dwa oczka łańcuszka, pomijamy jeden, wbijamy się w drugi, robimy słupek. I tak do końca. I tutaj razem, łącznie z tymi dwoma słupkami tu na początku i na końcu, powinniśmy mieć 37 słupków. I kończymy rząd
11, dwa oczka łańcuszka i tutaj jeden słupek pomijamy i w ostatnim dwa słupki, raz i dwa. I tutaj, jak już mówiłam wcześniej, 37 słupków powinno być w sumie. Rząd 12 i 13 będzie wyglądał tak samo jak tutaj te wcześniejsze rzędy, ten i ten. Robimy po prostu słupki. Trzy oczka łańcuszka na słupek, obracamy i tutaj na następnym robimy słupek pod dwoma oczkami łańcuszka, dwa słupki. Tak? Tak. Na słupku słupek, pod łańcuszkiem dwa słupki i tak robimy do samego końca. I tutaj powinno nam wyjść 105 słupków. 105 słupków tutaj do samego końca i drugi rząd robimy tak samo. Słupek w słupek. I 105 oczek mamy zrobionych. To jest rząd 11, 12. No i tak jak wcześniej mówiłam, rząd 13. Po prostu robimy słupek na słupku. Słupek na słupku i tutaj też będzie 105 tych słupków, czyli oczko, 3 oczka łańcuszka, na następnym słupku słupek, na następnym słupku słupek, na następnym słupku słupek, na następnym słupku słupek, na następnym słupku słupek i tak dalej, aż do samego końca. I mamy 13 rząd zakończony, 105 słupków w sumie. A teraz już będziemy zmieniać nasz schemat. Tutaj mieliśmy rząd 13. To teraz zaczynamy rząd 14 i będziemy robić słupki i półsłupki. Czyli zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy. Obracamy chustę tutaj na prawą stronę i w następnym słupku robimy sobie słupek. Dalej robimy 3 oczka łańcuszka. Pomijamy tutaj, ile my tutaj pomijamy. Raz, dwa. Dwa słupki pomijamy. Czyli tak, raz, dwa i w trzeci wbijamy się z półsłupkiem. I znowu trzy oczka łańcuszka, dwa słupki pomijamy, wbijamy się w trzeci, robimy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, pomijamy dwa kolejne słupki, wbijamy się w trzeci, półsłupek, trzy oczka łańcuszka, dwa pomijamy, wbijamy się w trzeci, robimy półsłupek. I takie malutkie łańcuszki robimy do końca rzędu. Rząd 14 mamy zakończony. Tu powinniśmy mieć 34 te łańcuszki takie. A zakończaliśmy tutaj półsłupek, trzy oczka łańcuszka i dwa słupki tutaj na tych dwóch słupkach z poprzedniego rzędu. 34 tych pętelek, one na razie są takie niewidoczne. I teraz zaczynamy rząd 15. Zaczynamy rząd 15 od trzech oczek łańcuszka. Obracamy chustę i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku.
Na następnym słupku słupek. Dalej mamy trzy oczka łańcuszka i tutaj w pierwszej pętelce pod łańcuszkiem pół słupek. Trzy oczka łańcuszka i pod łańcuszkiem pół słupek. Trzy oczka łańcuszka pod łańcuszkiem pół słupek. Trzy oczka łańcuszka, pół słupek. Pod łańcuszkiem. Trzy oczka łańcuszka, pół słupek pod łańcuszkiem. I tak wygląda ten rząd. Teraz robimy pół słupki pod łańcuszkami. Pod każdym łańcuszkiem robimy pół słupek i trzy oczka łańcuszka też przerwy. Czyli tak na zmianę. I do końca rzędu. I kończymy rząd 15. Pół słupek pod ostatnim łańcuszkiem i tutaj robimy trzy oczka łańcuszka i na pierwszym słupku robimy słupek i w ostatnim dwa. Jeden i drugi słupek. Czyli mamy już 15 rzędów. Tak wygląda nasza chusta. I teraz rząd 16. Rząd 16 będzie się składał z tych wachlarzyków takich. W każdym tutaj, co drugi łańcuszek trzyoczkowy, taki wachlarzyk i półsłupek. Wachlarzyk i półsłupek. I to będzie rząd 16, więc zaczynamy. Aha, a tutaj wyszło 35 łańcuszków. W tym rzędzie 35. Więc tak, zaczynamy rząd 16. Jak my tutaj zaczynamy? Aha, od trzech oczek łańcuszka tylko i od razu wachlarzyk. Czyli mamy trzy oczka łańcuszka, obracamy chustę tutaj na prawą stronę. Tak, tutaj mamy prawą stronę. I od razu robimy narzut i pod pierwszym tutaj łańcuszkiem robimy trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Dwa oczka łańcuszka i w tym samym miejscu jeszcze trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Pod kolejnym łańcuszkiem pół słupek. Od razu narzut pod kolejny łańcuszek i robimy ten wachlarzyk, czyli trzy słupki. Raz, dwa. 3, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki. Raz, 2, 3. Półsłupek pod kolejnym łańcuszkiem i znowu wachlarzyk. I tak robię. Coś mi się rozłączyło. I tutaj mamy co drugi tą pętelkę taką robimy. Ten motyw, czyli wachlarzyk, 3 słupki, 2 oczka łańcuszka, 3 słupki, następnym półsłupek. Znowu wachlarzyk, półsłupek, wachlarzyk, półsłupek i tak robimy do końca. Ja potem pokażę, jak zakończyć ten 16 rząd. I tutaj już zakończamy rząd 16. Ostatni wachlarzyk zrobiłam pod łańcuszkiem. I teraz, gdzie tu miałam ten rząd 16, omijamy dwa słupki i w ostatnim, tutaj dwa słupki pomijamy i w ostatnim robimy słupek. O, i tak jakby część pierwsza naszej chusty jest skończona. Zakończyliśmy ten fragment, gdzie jest
półokrągłe, taki motyw cały. I teraz już zabieramy się za drugą część wzoru. Tu była ta nasza pierwsza, to kółeczko. To sobie odkładamy i teraz będziemy pracować z tym naszym drugim wzorem. I tutaj już będą słupki reliefowe przednie, słupki reliefowe tylnie. No ta część jest zdecydowanie troszkę trudniejsza, ale dacie sobie na pewno radę, bo jest naprawdę fajnie rozpisany wzór. Jeśli ktoś będzie robił ze schematu, nie z filmiku, to jest fajnie wzór rozpisany. Ja też postaram się tłumaczyć. Więc tutaj mamy powtórkę rzędu 16, więc zaczynamy od rzędu 17. Rząd 17 mamy 3 oczka łańcuszka, obracamy chustę na lewą stronę i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Mamy 2 słupki wychodzące z jednego słupka. Oczko łańcuszka i od razu przechodzimy tutaj, gdzie mieliśmy wachlarzyk, pod 2 oczka łańcuszka. I tutaj robimy 4 słupki pod tym łańcuszkiem. Raz, 2, 3 i 4 słupek. Następnie 3 oczka łańcuszka i przechodzimy od razu pod następny tutaj ten łańcuszek z 2 oczek. I robimy 4 słupki. Raz, 2, 3, 4. I znowu 3 oczka łańcuszka, pomijamy tutaj ten półsłupek i pod łańcuszkiem kolejnym wachlarzyku 4 słupki. Raz, 2, 3. I 4. O, i tak wygląda ten rząd. Pod każdym tutaj tym łańcuszkiem z 2 oczek robimy 4 słupki, a pomiędzy tymi grupami słupków 3 oczka łańcuszka. I tak robimy do prawie samego końca. Ja tutaj pokażę. I zakończamy rząd 17. Ostatnie 4 słupki tu zrobione, więc teraz oczko łańcuszka i tutaj w tym słupku ostatnim, w tym takim jedynym, co robiliśmy, żeby mi się taka dziura nie zrobiła, robimy 2 słupki. Oczko łańcuszka tu było i 2 słupki w jednym oczku. I teraz już nam się tak ładnie prezentuje chusta. I teraz jest ten rząd trudniejszy, część trudniejsza, gdzie będziemy robić słupki reliefowe. Akurat teraz w tym rzędzie 18 robimy słupki reliefowe wbijane od przodu. Czyli tak, tutaj mamy ten rząd 18 i mamy taki haczyk, gdzie ta dolna część jest skierowana w lewą stronę. To jest słupek reliefowy przedni. Natomiast kolejny rząd, rząd 19, będą już słupki reliefowe tylne, czyli haczyk jest w drugą stronę, w prawo. To są słupki łapane od dołu. Tutaj teraz będziemy robić słupki przednie, potem są tylne i tak na zmianę będziemy robić te słupki reliefowe. Więc zaczynamy rząd 18. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka. Obracamy chustę i na następnym słupku robimy słupek. O.
mamy dwa słupki na początku, dwa oczka łańcuszka i teraz już zaczynamy ze słupkami reliefowymi. Mamy narzut i wbijamy szydełko od dołu, tak żeby nam słupek leżał na szydełku. Łapiemy za nitkę i tutaj robimy normalny słupek. Narzut, kolejny słupek łapiemy od dołu, tak żeby wbijamy szydełko tutaj z prawej strony, wyjmujemy z lewej i nasz słupek leży na szydełku. Zabieramy nitkę i słupek normalnie. Czyli mamy dwa słupki reliefowe, oczko łańcuszka przerwy i znowu kolejny słupek łapiemy i słupek, narzut, słupek nam leży na szydełku i drugi reliefowy. Czyli tutaj mamy dwa reliefowe słupki, oczko łańcuszka i dwa reliefowe słupki. Następnie trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy do kolejnych słupków. Narzut i znowu pierwszy słupek leży na szydełku. Przeciągamy i robimy słupek. Drugi słupek. Oczko łańcuszka. Oczko łańcuszka przerwy. Narzut i znowu pierwszy słupek. Kładziemy na szydełku. Drugi kładziemy na szydełku i mamy relief. Trzy oczka łańcuszka i znowu jeden słupek, drugi słupek, wbijamy się z lewej, wyciągamy szydełko, wbijamy się po prawej, wyciągamy po lewej, słupek leży na szydełku i drugi słupek reliefowy, oczko łańcuszka. I tutaj z tymi dwoma tak samo. I tak będzie wyglądał na razie ten rząd. Czyli cztery słupki reliefowe. Pary przedzielone oczkiem łańcuszka. A pomiędzy tymi motywami całymi tutaj dwa oczka łańcuszka. I tak sobie robimy do końca. I zakończamy rząd 18. Tutaj ostatnie słupki reliefowe zrobione. I teraz dwa oczka łańcuszka i na tych dwóch słupkach po jednym słupku. Raz. I tutaj wbijamy się. Ostatni słupek i drugi słupek robimy. O. 18 rzędów za nami. Teraz rząd 19, gdzie będziemy już robić te drugie słupki reliefowe wbijane od tyłu. Czyli tu leżał nam słupek na szydełku, a w następnym rzędzie słupki reliefowe tylne, szydełko będzie leżało na słupku. Tak mówiąc, no ja to Wam wszystko pokażę, to się nie martwcie. Zaczynamy rząd 19, trzy oczka łańcuszka na słupek. Obracamy chustę. Tutaj taki nam się wypukły wzór pojawił przez te słupki reliefowe. Mamy trzy oczka łańcuszka i na następnym słupku robimy słupek. Mamy dwa słupki. Teraz dwa oczka łańcuszka i zaczynamy. Narzut. I teraz szydełko wbijamy od dołu. Po prawej stronie, poczekajcie, jak to było, aha, to był przedni i teraz będzie tylny, dobra, tu po prawej wbijamy i przekładamy na lewo, tak żeby szydełko leżało na słupku. Wyciągamy niteczkę, tu jest już trochę trudniej, o, i robimy słupek. Narzut i znowu wbijamy się od dołu, wyciągamy szydełko tu po prawej, kładziemy na słupku i wyciągamy tu z lewej. Narzut, przeciągamy niteczkę, wyciągamy tyłem tą
pętelkę i tak jak zwykły słupek. Mamy dwa słupki reliefowe już zrobione, tylne. I teraz zamiast jednego oczka mamy dwa oczka łańcuszka. I znowu narzut. Wyciągamy szydełko, kładziemy szydełko na słupku, przeciągamy tutaj sobie pętelkę i tak jak słupek. Narzut wbijamy od dołu, kładziemy szydełko na słupku i tyłem przeciągamy niteczkę i przez dwie, i przez dwie. O. Czyli będzie się nam takie, będą nam się tworzyły takie schodki tutaj. Trzy oczka łańcuszka przerwy i znowu narzut, bijamy od tyłu, od dołu szydełko, kładziemy na słupku i wychodzimy lewą stroną, narzut. O, o. I tak jak słupek, narzut. Dwa oczka łańcuszka i znowu kładziemy szydełko na słupku, wyciągamy go z tyłu. I robimy tak jak słupek. Narzut, kładziemy szydełko na słupku, tyłem wyciągamy. Coś takiego będzie wychodziło pomiędzy trzy oczka łańcuszka i znowu kładziemy szydełko na słupku i znowu kładziemy na słupku i robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka i znowu kładziemy. I tak wychodzą te słupki. Trzy oczka łańcuszka i kontynuujemy do końca rzędu. I kończymy nasz rząd 19. Tak wygląda. No na razie jeszcze nie jest tak dokładnie te reliefy tak widoczne, to się później bardzo fajnie na chuście ułoży. Kończymy rząd 19. Gdzie tu jest zakończenie? Tu. Ostatnie tutaj słupki reliefowe zrobione. I teraz po prostu robimy sobie dwa oczka łańcuszka i dwa słupki na słupkach. Raz i dwa. I od razu zaczynamy rząd 20, 3 oczka łańcuszka, obracamy chustę, słupek drugi na słupku i tutaj już będziemy mieć 3 oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka i teraz wracamy do słupków reliefowych przednich. Po prostu teraz szydełko wbijamy za słupek, tak żeby słupek leżał na szydełku. I robimy słupek, narzut, kładziemy po prostu słupek na szydełku i drugi. Teraz mamy trzy oczka łańcuszka i przechodzimy do drugiej pary słupków. Kładamy, wyciągamy po lewej i przerabiamy jak słupek. O, widzicie, tu nam się już tworzy taki fajny, wypukły wzór. A tutaj wychodzą takie schodki. To będzie lewa strona, a tu jest prawa strona. Tutaj pomiędzy mamy tymi reliefowymi motywami mamy jeszcze trzy oczka łańcuszka.
I tutaj znowu te reliefowe przednie szybciej się robi. Są tak dla mnie tak jakby łatwiejsze. Raz, dwa, trzy. Pamiętajcie, że tutaj już trzy oczka łańcuszka mają być. I drugi słupek reliefowy. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejne. Jeden i drugi. Trzy oczka łańcuszka. Jeden i drugi. O. I tak wygląda rząd 20. Robimy sobie do końca. Mamy trzy oczka łańcuszka pomiędzy tymi parami reliefów i trzy oczka łańcuszka pomiędzy całymi tymi motywami. I jedziemy tak naokoło. I kończymy rząd 20. Tutaj ostatnie zrobione słupki reliefowe. Trzy oczka łańcuszka i dwa słupki. W jednym słupku i na ostatnim słupku. O. Rząd 21. Tu mamy rząd 21. Zrobimy znowu odwrotne słupki reliefowe, czyli te obijane od tyłu. Tutaj mamy trzy oczka łańcuszka, słupki reliefowe i tutaj powiększamy odległość, czyli mamy już cztery oczka łańcuszka, a tutaj pomiędzy mamy trzy. Cztery oczka łańcuszka tu pomiędzy tymi parami reliefów, a tutaj pomiędzy motywami dużymi trzy oczka jeszcze. Znaczy tu będą do samego końca trzy. Tu będą dwa. Zaczynamy rząd 21. Od trzech oczek łańcuszka obracamy chustę i słupek na drugim słupku. Tutaj widzicie, nam wychodzi taki fajny rząd prosty z dwóch słupków. Trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. I tutaj mamy te reliefy tylne, narzut. Wbijamy się, dajemy szydełko tutaj pod oczka łańcuszka. Kładziemy szydełko na słupku, wyciągamy go z lewej strony i od tyłu przeciągamy niteczkę. Przeciągamy przez dwie i przez dwie. Narzut. Kładziemy szydełko, przeciągamy. Cztery oczka, raz, dwa, trzy, cztery. I znowu kładziemy szydełko na słupku i tam od tyłu robimy słupek. O. Trzy oczka łańcuszka i znowu narzut i dwa słupki reliefowe tylne. Kładziemy szydełko na słupku, przeciągamy i wyciągamy jak słupek. Cztery oczka łańcuszka i dwa kolejne. No, można się pomylić. O, i tak. Czyli tu już mamy takie większe przerwy i takie coś będzie nam wychodziło. Trzy oczka łańcuszka przerwy, tutaj pomiędzy tymi dużymi motywami. I tak słupek reliefowy tylny, słupek reliefowy tylny. Tutaj cztery oczka, trzy, cztery. I znowu tylny, tylny. I tak podążamy sobie do końca rzędu, robiąc tylne reliefy. Cztery oczka łańcuszka pomiędzy parami reliefów, a pomiędzy dużymi motywami trzy oczka łańcuszka. I tak robimy sobie do końca.
I 21 rząd kończymy. Ostatnie tutaj reliefy zrobione. I teraz mamy dwa oczka, trzy oczka łańcuszka i dwa słupki na dwóch słupkach. Jeden i na tym ostatnim drugi słupek. I rząd, zaczynamy rząd 22. Tutaj na początku będzie mała zmiana, bo robimy tak, trzy oczka łańcuszka, obracamy chustę na prawo. Na pierwszym słupku jeszcze jeden słupek, czyli tu na początku mamy dwa słupki w jednym słupku i drugi słupek na słupku. Czyli tutaj mamy już trzy słupki, nie dwa, tak jak tu było, tylko trzy. Dalej robimy trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy i teraz robimy przednie reliefowe, czyli słupek leży nam na szydełku. Narzut. Bijamy się w prawej, wychodzimy po lewej i robimy słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj już będzie pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu dwa słupki reliefowe. Jeden i drugi. Pomiędzy tymi mamy dalej trzy oczka łańcuszka i znowu reliefowy przedni, reliefowy przedni, pięć oczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu słupki. I tak sobie szydełkujemy do końca. Kończymy rząd 22. Rząd 22. Tutaj reliefowe słupki zrobione. I teraz trzy oczka łańcuszka. I tak na pierwszym słupku robimy słupek. A na tym drugim robimy dwa słupki. No, wbijamy się. Nie. Tutaj. I robimy jeden słupek i drugi słupek. I 22 rzędy mamy zrobione. I to jest koniec pierwszej części. Pozostałe rzędy w części drugiej, bo niestety mi się tutaj już karta pamięci kończy, więc zakończamy chustę na 22 rzędzie i zapraszam do części drugiej.